Wieluńskie Pierzajki, czyli warsztaty gwary ludowej, zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu. Był to pierwszy etap ciekawego projektu, jaki realizują obie placówki. Projekt nosi tytuł Nasze Korzenie, Nasza Duma. Finansowany jest ze środków Powiatu Wieluńskiego i Fundacji PZU. Głównym celem projektu jest promocja muzyki ludowej z ziemi wieluńskiej. W tym celu zorganizowaliśmy cykl warsztatów dla wszystkich chętnych uczestników oraz dla młodzieży, która została wyłoniona do udziału w tym projekcie w ramach castingu. Warsztaty będą się składać właśnie dzisiaj pierwsze takie wydarzenie, to wieluńskie pierzajki. Następne zajęcia warsztatowe w czerwcu, pod koniec czerwca, szlakiem wieluńskich Żydów i wieluńskich Luteran. I ostatnie warsztaty odbędą się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Uczestnicy poznają pradawną historię Ziemi Wieluńskiej. Następnie wrócimy do biblioteki i tutaj spotkamy się z twórczynią ludową panią Wandą Majtyką, która opowie troszeczkę uczestnikom o kulturze wieluńskiej. Podczas warsztatów uczestnicy z wieluńskich szkół odbyli podróż w czasie po dawnej ziemi wieluńskiej, poznając historię, obyczaje i język naszej małej ojczyzny. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Dziurowiczka-Szuba, ceniona etnograf, zasłużona badaczka i dokumentalistka kultury ludowej regionu sieradzkiego i wieluńskiego. Musiałam się zająć gwarą, bo wiadomo, że gwara jest nierozłącznie związana po prostu i z pieśniami, i w ogóle z obrzędowością, i cokolwiek zespoły mają powiedzmy zrobić, no to muszą jednak się tą gwarą posługiwać. Ja jestem przede wszystkim konsultantem zespołów folklorystycznych, zespołów śpiewaczych, obrzędowych, obrzędowo-śpiewaczych. Także, a tutaj na tym terenie, ja mieszkam w Sieradzu, ale ja w zasadzie od 1988 roku, właśnie w 1987 zostałam zatrudniona w Wojewódzkim Domu Kultury w Sieradzu, a wtedy no, Wojewódzki Dom Kultury to był, obejmował całe województwo sieradzkie, a województwo sieradzkie to obejmowało również ziemię wieluńską. I ja w ten sposób trafiłam na ziemię wieluńską. Podczas zajęć uczestnicy skubali pierze oraz uczyli się pieśni ludowych napisanych gwarą, wybranych ze śpiewnika wieluńskiego. Pomysł na pierzajki wziął się stąd, że pierzajki kiedyś były niesamowitym wydarzeniem na wsi, właściwie takim jedynym kulturalnym wydarzeniem, na którym wiele rzeczy się działo, wiele rzeczy można się było dowiedzieć. I dlatego dzisiejszy wykład, który poprowadzi pani Małgosia, będzie się działo właśnie w czasie pierzajek. Mamy taką wynalezioną piosenkę, która jest taką specyficzną gwarą śpiewana. Przy okazji będziemy korzystać z wiedzy pani Małgosi, żeby poprawiała, jeśli źle wymawiamy, aby nas nauczyła właściwego śpiewania. I właściwie to po raz pierwszy usłyszały dzieciaki tę piosenkę wczoraj nagraną tak trochę przeze mnie. Zobaczymy, co nam z tego dzisiaj wyjdzie, ale myślę, że wszyscy uczestnicy też się razem z nami nauczą i pośpiewają razem z nami. A z Lidzki Dźwicki miała i smutkę zamykała. Tu dzyń, dzyń, tu nas, nas, dzień, tu bieda, tu hasła. Tam się pomyliła. Dzień, dzień. Mykała tu dzień, dzień. Tu dzień, dzień, tu noc, noc, tu bida, tu hoc, hoc, na sukę się zamykała. A chłopaki głupcy byli, że się do niej nie dobili. Tu dzień, dzień, tu noc, noc, tu bida, tu hoc, hoc, że się do niej nie dobili. Projekt Nasze Korzenie, Nasza Duma, złożony z trzech części, zakończy się koncertem wieluńskich pieśni ludowych w wykonaniu uczestników tego przedsięwzięcia. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.